W kolejnym odcinku wideopodręcznika przedstawię Wam źródła energii, jakimi są akumulatory LiPo. Skrót oznacza akumulatory litowo-polimerowe. Jest to odmiana szeroko rozpowszechnionych akumulatorów litowo-jonowych stosowanych w urządzeniach przenośnych, jakimi są np. laptopy bądź telefony komórkowe. Akumulatory LiPo znalazły zastosowanie w modelarstwie, przede wszystkim w modelach elektrycznych, zdalnie sterowanych, ponieważ charakteryzują się dwoma podstawowymi cechami. Jest to duży prąd rozładowania oraz masa. Ja chciałbym przedstawić Wam dwa takie akumulatory, które będą stosowane w naszych projektach. Jeden z małych malarzy, a drugi z Picassa. Opowiem Wam, jaka jest ich budowa oraz jakie posiadają parametry. Na początek przedstawię Wam mniejszą wersję. Jest to właśnie, tak wygląda to ogniwo litowo-polimerowe. Posiada ono dwa wyprowadzenia, jedno plus i minus do zasilania elektroniki i silników, a drugie jest to złącze balansera, które używane jest w trakcie ładowania akumulatora. Powiem od razu, że jeśli już mówimy o ładowaniu, nie możemy ładować tych ogniw za pomocą zwykłego zasilacza. Potrzebujemy do tego specjalistycznej elektroniki, elektrycznej ładowarki, ponieważ narażeni jesteśmy na, przy złym użytkowaniu, na wybuchnięcie takiej baterii bądź samozapłon z powodu przeładowania, które następuje, gdy na pewno zbyt długo będziemy ładować zbyt wysokim prądem. Jest to wada tych akumulatorów, lecz na pewno nadrabiają one swoją pojemnością i naprawdę niewielką masą. Do małych malarzy stosowaliśmy ogniwa o pojemności 1000 mAh i takim parametrze 2550C, o którym powiem później. Dodatkowo ważnym elementem jest napięcie zasilania, jest to 7,4 V i jest to takie napięcie, ponieważ składa taki pakiet, składa się z dwóch ogniw standardowo, które mają 3,7 V, czyli razem w połączeniu szeregowym posiadają 7,4. Takie ogniwa można ładować maksymalnie do 8,4 V. Drugim akumulatorem jest o wiele większy już akumulator, który będzie do proporcjonalnie większego robota do Picassa stosowany. Jest to akumulator również tej samej firmy, Turnigy, bardzo rozpowszechnionej w modelarstwie, który charakteryzuje się już pojemnością 3000 mAh. Oraz parametrem 30 do 40C. Jak widać, to ten akumulator już ma dosyć duże gabaryty. Również posiada złącze plus i minus. Widać, przewody są o wiele większym przekroju, ponieważ można już dostarczyć do robota dzięki takiemu akumulatorowi o wiele większy prąd. Oraz złączu do balansera, które posiada już o wiele więcej również kabelków. Jest to związane z tym, że taki pakiet jest już złożony z 6 takich podstandardowych ogniw o napięciu, jak już mówiłem, 3,7 V.
Dlatego łączne napięcie szeregowo połączonych ogniw wynosi już 22,2 V. Wybraliśmy taki właśnie pakiet, ponieważ chcemy standardowo mieć robota zasilanego z 24 V, która jest standardem w przemyśle. Teraz może powiem o doborze właśnie takich pakietów. Jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ źle dobrany akumulator może doprowadzić do właśnie wybuchu lub zapłonu. Wiąże się to z tym parametrem, o którym wspominałem. Jest to parametr C, który jest zawsze zawarty na właśnie na akumulatorze i określa on łącznie z pojemnością prąd rozładowania. I teraz ten prąd rozładowania możemy sobie obliczyć mnożąc parametr C razy pojemność, ale nie wyrażoną w miliamperogodzinach, tylko w amperogodzinach. I teraz dla przykładu, jeśli mamy tutaj parametr od 30 do 40 C discharge, czyli rozładowanie, pomnożymy razy 3 amperogodziny, no to mamy 30 razy 3, to jest 90 amper prąd rozładowania, ale prąd ciągły. 40 oznacza nam prąd w szczycie chwilowy i jeśli pomnożymy 40 razy 3, no to mamy prąd chwilowy 120 amper. Wybraliśmy taki właśnie pakiet, ponieważ silniki, które zastosowaliśmy, o których mówiłem w poprzednim odcinku, są to silniki Maxon, które prąd startu mają bardzo wysoki, około 40 amper, dlatego zdecydowaliśmy się na takie pojemne i o dobrych parametrach ogniwa. Dla przykładu, może tutaj pokażę, to ogniwo ma pojemność 1000 mAh i parametr C ma od 25 do 50, czyli od 25 do 50 amper możemy stosować, rozładowywać to ogniwo.